Dobry wieczór. Witam w SDP Cafe. Jesteśmy w Olsztynie. Trwają uroczystości istnienia oddziału warmińsko-mazurskiego SDP. Trzy pokolenia dziennikarzy dzisiaj się spotkały, a ja spotykam się dzisiaj ze Zbigniewem Połoniewiczem. Nazywam się Elżbieta Mierzyńska, jestem stałym korespondentem Polskiego Radia Chicago. W wolnych chwilach piszę wiersze. To są moje ostatnie wyczyny. Piszę też do muzyki męża, a spotykam się i będę rozmawiała z wielką przyjemnością ze Zbigniewem Edmundem Połoniewiczem. To jest jego najnowszy tomik wierszy, pisanych przy pianinie, jak widzę. 36 wierszy na pięciolinii z muzyką pomiędzy strofami. Zbigniew Edmund Połoniewicz to absolwent Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, dziennikarz prasowy, redaktor, publicysta, felietonista. Wiele tych funkcji jest. Ja jestem z Olsztyna, Zbyszek jest z Ostródy. Łączą nas związki ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich i to taka zabawna sytuacja, bo my się spotykamy w jednym związku, a tak naprawdę się nie znamy. Ale miasta wzajemnie się lubią. Sobie wiemy. Właśnie, może też przy okazji otworzą się tutaj nasze poetyckie rozważania i wzajemnie od strony poetyckiej się poznamy, bo znamy się od tych stron dziennikarskich i ty robisz swoje, ja robię swoje. Tymczasem również robimy swoje pisząc. Ja tu jako motyl ze stali, a Zbyszek siadając przy pianinie. Zbyszku, może zaczniemy rozmowę od tego, że zapytam cię, dlaczego piszesz? Chwila. Potrzebuję. Potrzebujesz. A ta potrzeba? Potrzeba jest głęboko wynikająca z moich obserwacji życia. Myślę, że to jest impuls chwili. To nie jest tak, że planuję sobie napisanie jakiegoś wiersza, wymyślam jakiś tytuł, siadam i piszę. Nie. Nie to piszesz jest... na zawołanie. Nie piszę na zawołanie, nie piszę na zamówienie. Nie piszesz w odpowiedzi do czegoś, do kogoś? Piszę w odpowiedzi właściwie do siebie samego najpierw, ale wiem z drugiej strony, że wiersz jako forma literacka, ona musi mieć też swojego odbiorcy. Więc swoim spostrzeżeniem, tym wewnętrznym impulsem, który otrzymuję tą potrzebą zapisania tego, co w danej chwili przeżyłem, a chciałbym zapisać, wiem, że się podzielę z kimś drugim, tym właśnie odbiorcą, czytelnikiem. I piszę w taki sposób, żeby no właśnie odbierał to człowiek, którego chciałbym jednocześnie do poezji zachęcić. Bo to jest dla mnie też niezwykle istotne. Dziś poezja, no, powszechnie się tak mówi, znajduje się w kryzysie. Dlatego też myślę, że misją nas, piszących wiersze, jest właśnie to, żeby też zachęcać do czytelnictwa poezji jak najszersze grono ludzi. Jeszcze o tym porozmawiamy, bo ja chciałabym, wyobrażam sobie, że vice versa, teraz ty zapytasz mnie, dlaczego ja piszę. No właśnie, no właśnie. Więc ja ci odpowiem, że ja piszę w sytuacji takiej, w której się czuję, jakbym stała na skrzyżowaniu. Wiesz, coś takiego, takie skrzyżowanie, taka sytuacja. I nawet w jednym z wierszy swoim to tak nawet napisałam. Na każdym skrzyżowaniu jest wiersz. Nawet gdy masz podcięte skrzydło i dziurawe kieszenie. Nawet gdy piekło zagląda w oczy. Czyli ja też może podobnie jak ty muszę coś w danej sytuacji poczuć i zatrzymać się. Zatrzymać się, tak. Koniecznie zatrzymać. Ja mam to takie doświadczenie, że jeśli tej myśli, która pojawi się nagle, tej potrzeby serca, wnętrza, tego takiego przeżycia intelektualnego nie zapiszę, przynajmniej w zarysie pewnym, sygnalnie, żeby móc później popracować, ono ulatuje. Masz taką potrzebę, że w nocy trzeba wstać i zapisać, bo to ci ucieknie, tak? Tak, ja mam taką właśnie potrzebę i muszę powiedzieć, że najczęściej w kieszeni mam karteczki. I długopis i mam karteczki. W samochodzie, gdy jadę, to też mam karteczki, też mam długopis. Zobacz, ile ja mam karteczek. Także.
Tak, no widzę bo właśnie. Bo dla mnie inspiracją również jest to, co inni piszą i co inni myślą. Ja czytam między wierszami. Dokładnie tak. Tak jak w muzyce dopisuję słowa, które jeszcze nie są napisane. A posłuchaj mi, a zdefiniujmy, komu my piszemy, bo ty zacząłeś jakby tę myśl, że piszesz komuś, z kim się chcesz podzielić swoim zatrzymaniem w czasie i swoją myślą, która cię dotknęła i chcesz jakby to podać dalej. Ale jeszcze coś możesz powiedzieć? Komu piszesz wiersz? Wiersze piszę oczywiście dla swoich bliskich. Bywa, że mam taki jeden właśnie przy sobie, że piszę dla żony. A możesz przeczytać choćby cytacik? Mogę. Piszę również dla swojego bliskiego grona, dla ludzi mi bliskich, dla przyjaciół, dla tych, którzy wiem, że przyjaźnie odnoszą się do strof poezji, że gdy z nimi rozpocznę rozmowę na temat poezji, oni się zainteresują tym. I to są moi tacy główni tak, odbiorcy. Oczywiście nie jestem Zbigniewem Herbertem, jestem Zbigniewem Połoniewiczem. Mam to poczucie swojego miejsca w szeregu, ale też gdy tworzę, gdy napiszę wiersz, gdy już jego ocenzuruję i wiem, że jest gotowy do druku, wówczas no właśnie dzielę się nim, przekazuję poprzez publikację, czy też jaką gotowy właśnie wydruk z najbliższymi, z żoną. Przeczytaj fragment. Bardzo proszę, to jest taki wiersz zatytułowany Jutro. Jutro znajdę cię obok siebie, uścisnę na nowy dzień. Spróbuję powiedzieć, że kocham pewnie nieporadnie. Policzę, ile za oknem przybyło żółtych liści, jak niechciane listy zwiastujące rychły koniec lata. Siądę z kawą na tarasie, pochylony w lekturze, włożę ciepłą koszulę, bo powiało chłodem. Będę cierpliwie dłubać w drobnych sprawach dnia, rzeźbić nowe myśli, pogodne zachody pożegnam spacerem. Znużony będę nasłuchiwać odgłosu nieustannych sporów, zniechęcony odłożę pilot nazajutrz. Czas będę liczyć od początku, dodając do poprzedniego. Ich suma znów mnie przygnębi. No taki właśnie. No pięknie, no, taki wzruszająco właśnie bardzo. Słuchaj, a powiedzmy może teraz, powiedzieliśmy dlaczego piszemy, powiedzieliśmy komu piszemy. Tu jest rodzaj dedykacji również w tym, co przeczytałeś. A teraz może powiedzmy, kto jest poetą? Bo widzisz, ja tak się czasem zastanawiam, kto jest poetą i dlaczego się nimi stajemy, dlaczego w nocy nas zrywa jakaś fraza myślowa, musimy to zapisać, albo te karteczki nosimy po kieszeniach z różnymi myślami, fragmentami złapanymi gdzieś w powietrzu. Widzisz, niektórzy mówią, na przykład Ewa Lipska, współczesna poetka, dobrze nam znana, że poetów nie ma, ona twierdzi, jest tylko moment nieuwagi, gra słów na ruchliwej jezdni, na wypadek wiersza. Ty wiesz, jak ja to przeczytałam, ten jej fragment, Ewy Lipskiej, to pomyślałam, że to jest to, co ja też zauważyłam, że ja piszę, kiedy stoję na skrzyżowaniu. Więc kto jest poetą? Ten, co stoi na skrzyżowaniu, ten, co na wypadek tego, co się może zdarzyć, coś pisze, tak jakby w ostatniej chwili rejestruje. Ktoś, kto się budzi w nocy, ktoś, kto nosi kartkę w kieszeni, ktoś, kto uważnie słucha. Najkrócej można by powiedzieć, że poetą to jest ten, kto pisze wiersze po prostu, ale wiadomo, że tak. Ale wiesz, jak Różewicz ciekawie powiedział, poetą jest ten, który pisze wiersze i ten, który nie pisze. Poetą jest ten, który wierzy i ten, który uwierzyć nie może. Ten, który upadł i ten, który się podnosi, który odchodzi i ten, który odejść nie może. Zobacz, ile jest sytuacji. Upaść, odejść, nie móc, móc. Ja staję się poetą wówczas, kiedy budzi się we mnie taka potrzeba. Potrzeba napisania o czymś, co mnie mocno dotknęło, co mną poruszyło bardzo głęboko, co od razu spowodowało sformułowanie przynajmniej pierwszych wersów tego wiersza. I ja wówczas budzę się właśnie jako autor takiego wiersza,
Właśnie siadam, sięgam po tą karteczkę, którą mam już przygotowaną, bądź też szukam gwałtownie, żeby na czymś zapisać. Czasami to jest serwetka w kawiarni czy w restauracji i zapisuję. Dla mnie to jest właśnie ten moment najważniejszy, taki najwłaściwszy, który właśnie decyduje o tym, że to, co chcę wyrazić w tej chwili konkretnej, po prostu jestem w stanie wyrazić, napisać i wiedzieć, być pewnym właściwie, że to jest dla mnie, to jest właśnie dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jako piszącego wiersze. Siadasz i od razu piszesz i wiesz, czy wracasz do wiersza na drugi dzień, bo on do rana nie dożył, ten wiersz, bo rano zupełnie inaczej widzisz, przekreślasz wszystko. Bardzo ciekawego momentu dotknęłaś, bo to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne. To jest taka mechanika, technologia, powiedziałbym, pisania. Właśnie, są wiersze, które... Nie dożyją rana. Które nie dożyją rana, oczywiście. Są takie też, rzadko to bywa, które jednym tchem wypisuję, jednym pociągnięciem pióra, wiersz. Ja mówię wiersz. Ach, tak. Więc to jest zdarzenie, które rzadko się zdarza. Najczęściej bywa tak, że wyrażam to, co w tym pierwszym impulsie chcę wyrazić, ale później nad tym wierszem pracuję jeszcze. Najczęściej to jest tak, że odkładam. Odkładam na dzień, odkładam na dwa, czasem nawet dłużej. Mam później zupełnie inne spojrzenie, inną perspektywę, odnoszę się do niego i widzę, że to jest to, co chciałem naprawdę powiedzieć, lub też jest to takim niedopełnieniem, lub w ogóle czymś, co się właśnie tak, gdy wspominałaś, nadaje wyłącznie do wrzucenia do kosza. I z pełną świadomością, premedytacją po prostu wrzucam tę kartkę. I nie żałuję. I tego nie żałuję, bo wiem, że coś, co chciałem tak naprawdę powiedzieć do końca, uleciało. Było być może zbyt trudne, być może zbyt... Nie dało się zapisać słowa. Ale też wierzę często, że być może, że ta myśl wróci. Ona wróci w pełniejszym wydaniu, być może na skutek jakiegoś konkretnego doświadczenia. A słuchaj, a będąc przy tym spostrzeżeniu, kiedy piszemy, kiedy się stajemy tymi poetami, to powiedzmy może jeszcze o nastroju. Czy do pisania wierszy dobry jest nastrój smutku, czy może radości? Czy radość pomaga pisać, czy przeszkadza? A smutek rodzi myśli, może głębsze, ważniejsze? Jak to jest u ciebie? Z tym bywa różnie. Ja myślę, że do napisania wiersza... Jesteś pomiędzy? Jestem gdzieś pomiędzy, tak, bo i smutek jest dobry, bo człowiek przecież przeżywa smutki, przeżywa tak samo radości. Nie będziemy mówić o tym, jaka jest przewaga tych nastrojów, natomiast są takie nastroje smutku, które także skłaniają do napisania wiersza. Pojawia się konkretny temat, potrzeba taka właśnie i to czynię. Owszem, najpiękniej pisze się wiersze w radości, pisze się wiersze w tym pięknym takim usposobieniu, maluje się pięknie przyrodę, przecież potrafi się odnieść do konkretnego człowieka, namalować jego cechy charakteru, to, że się było z nim, radość, także i w jednym i drugim... Tak, w jednym i drugim znajdujesz coś? Tak. Co powoduje, że znalazłeś impuls. Tak. U mnie akurat jest trochę inaczej. Ja w radości nie potrafiłabym napisać, ponieważ radość mnie niesie ku ludziom, ku takiej silnej ekspresji, dzieleniu się tą radością, tą energią, ale nie skupiam się na wnętrzu. A smutek, wzruszenie na mnie silnie działa, to ja wtedy docieram do siebie, tam do środka się dogrzebuję i wtedy stamtąd wydaje mi się, że powstaje coś, co wtedy naprawdę chcę napisać i co wtedy najmniej poprawek ode mnie na drugi dzień, tego rana, który jest krytykiem najsurowszym, to jakby już najmniej wymaga tej korekty. Ale czy radość nie jest wzruszeniem też? Taką formą wzruszenia? Może. Ja kiedyś się śmieję, to nieraz z połowy rzeczy nie widzę tej radości. No tak, bo to jest
To są różne stany radości, można powiedzieć, tak? Różnią nas różne w takim razie, tak. Różnią nas stany radości, no tak. Można by rzec. Tak, i tak. Nie będziemy może wchodzić w tą psychologię naszych emocji, ale na pewno ważna jest emocja, jakakolwiek emocja. Nie można być obojętnym i pisać wiersz, prawda? No tak. To na pewno da się stwierdzić, czy u tych, którzy potrzebują smutku i refleksji, wzruszenia, czy u tych, którzy lubią radością się dzielić. Ale wiesz, bo skoro jesteśmy przy tym nastroju, ale też przy tym pytaniu może, kto jest poetą? Kto jest poetą? To też bardzo często zastanawiam się tak na po prostu na swój użytek o talencie. Zastanawiam się... A, czy no dotknął cię palec Boży? Czy dotknął mnie palec Boży, ale wiesz dlaczego ja to mówię? Otóż tak się składa, że urodziłem się w dniu 24 stycznia. W święto, inaczej może powiem, w liturgiczne wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, poetów, pisarzy katolickich. I tu właśnie często zastanawiam się, tak zawieszam się w jakiejś wolnej chwili, o ile ją mam, czy rzeczywiście ten właśnie palec Boży, o którym mówisz, dotknął mnie. A ja jestem ciekawa, co mnie dotknęło, bo moją mamę do szpitala, żeby mnie urodzić, to mamę zabrano z mszy trzech króli. I ja się... Urodziłam już w dacie 7 stycznia, czyli już po tym święcie, ale mama jechała do szpitala prosto z mszy trzech króli. Zawsze o mnie mówiono, że urodziłam się w dobrym towarzystwie. Może powiedzieć królowa poezji? O nie, 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 to trzeba wytrzeć gumką, myszką. Słuchaj, może jak tak się już tak trochę unosimy na tych falach naszej fantazji, to może pozwierzajmy się z tego, skąd dla nas płynie inspiracja. Czy inspiracją może być dzień powszedni ze wszystkimi wiadomościami, jakimi zarzucają nas media? Czy inspiracją jest drugi człowiek? O, tak ja rozmawiam z tobą, ty ze mną. Jeszcze porozmawiam z kimś dzisiejszego dnia. Czy drugi poeta jest inspiracją? Miejsce, w którym jesteśmy, czy jest miejsce, w którym patrzymy na coś? Podajmy jakieś przykłady. A czy jeszcze mogę na chwilę, zanim odpowiem tobie na to pytanie, wrócić do tego talentu, bo wiesz co, chcę cię zaskoczyć troszeczkę, muszę powiedzieć, tak. Bowiem, no właśnie, chciałem się do tej rozmowy też w jakiś sposób przygotować, żebyśmy mogli tak właśnie pięknie spędzić czas przy tym stoliku, ale jeśli chodzi o te talenty, to w 2010 roku na łamach Posłańca Warmińskiego w takiej relacji z gali Nagrody Fundacji Środowisk Twórczych Talenty Roku tu w Olsztynie, tak napisałaś. I tu cytuję. Zauważam niejednokrotnie, że talenty rodzą się przeważnie na tak zwanej prowincji i trzeba je wybierać jak perły, bo nikt ich w piasku komercji nie zauważy. Koniec cytatu. Nikt w piasku komercji nie zauważy perełek, które możemy dotknęło spotkać po drodze. Dotknęło mnie to bardzo mocno, bardzo pozytywnie muszę powiedzieć, bo urodziłem się na głębokiej prowincji, muszę powiedzieć. Urodziłem się na poddziałdowskiej wsi, gdzieś tam w powiecie Rybnik. I właśnie ten tekst stał się dla mnie taką ciekawą, no właśnie inspiracją do tego, takim przyczynkiem właśnie do tych rozmyślań o talencie, bo no właśnie poruszałaś bardzo ciekawą kwestię, która no właśnie dziś gdzieś jakby dominuje. I to, że się jest poetą na prowincji, nie chcę mówić jakiejś tam głębokiej, nie bez kompleksów oczywiście żadnych jakichkolwiek, myślę, że to jest dobry punkt wyjścia chyba do, nie tylko do mówienia o poezji, ale właśnie do pisania o poezji. Bo teraz przechodząc do tych inspiracji, o których teraz przed chwilą wspomniałaś, muszę powiedzieć, że tak naprawdę człowiek piszący tych inspiracji, owszem, również poszukuje, ale tak naprawdę one gdzieś są, otaczają nas, one nas dotykają. Kwestia jest tylko pewnej naszej wrażliwości, powiedziałbym. Tego, czy my potrafimy odczytać
człowieka, z którym rozmawiam, na przykład z tobą teraz, czy też drugiego poetę, którego czytam, czy też miejsce, w którym się znajduję. I to jest właśnie dla mnie taka inspiracja, próba, umiejętność pewna wydobycia z tego, z życia, z otaczającej mnie rzeczywistości, właśnie te perełki, które pozwalają mi na sformułowanie pewnej myśli, przelania jej na papier, właśnie w formie wiersza. Jest ich dużo, tych inspiracji naprawdę uważam, że w życiu człowieka, nieraz nawet wychodząc z domu, po prostu zwyczajnie, na ulicę, idę chodnikiem, widzę jakąś sytuację i to mnie inspiruje do pewnych takich już nawet głębokich refleksji. Owszem, nie zawsze to się kończy napisaniem wiersza, nie, ale bywa bardzo często no właśnie tak, że wracam z jakimś ładunkiem, przeżyciem I zaczyna się ten proces takiego właśnie tworzenia tej myśli, przelania próby na papier. To ja muszę się zwierzyć z tego, że ponieważ przez swoje życie zawodowe jestem głównie dziennikarzem, chociaż jak tu powiedzieliśmy, również wiersze piszę i również teksty do muzyki i z nią też śpiewać potrafię. Ale mnie chyba z racji tego wykonywanego zawodu dziennikarskiego dość długo, to trzymają się takie sytuacje, że na mnie działa miejsce, w którym jestem. Ja odbieram z tego miejsca tak jakby niewidoczne fale jakichś treści tam płynących i to nawet, chociażby takie, tu kiedyś stanęłam w ruinie, wiesz, tam kiedyś był pałac i nic z tego pałacu nie zostało i od razu mi się wiersz pisał tam sam na kolanie, zaczęłam go tak. Ruina wyrasta z ciszy, no bo tam była wielka cisza. Kiedy odchodzi z niej pałac, nikt nie trzymał jego życia za rękę. Herbowym lwom pękało serce z kamienia. I dalej szłam, tak jakbym pisała reportaż, tylko ten reportaż przyjął formę wiersza. Więc coś takiego mnie też dopada, co być może jest związane właśnie z wykonywanym zawodem. Ale słuchaj, ja się bardzo cieszę, że właśnie nie tak, bo tym pewnie ja się czuję, bo cieszę się w ogóle, bo ta rozmowa, którą teraz prowadzimy, jest taką rozmową dla mnie pierwszą. Mogę rozmawiać swobodnie z tobą o poezji, z poetką. I pewne odczucia, pewne postawy, zachowania moje, podobne, piszącego wiersze, są niezwykle podobne. A tak, widzisz, czyli one się potwierdzają niejako, one mnie w tej chwili upewniają. Czyli coś jest takiego w ludziach, co tak czyni ich wrażliwym tak na słowo, ale pisane w takiej formie czy formule poezji. A słuchaj, a ile miejsca ma poezja w kulturze współczesnej? To jest kwestia, nad którą wielokrotnie zastanawiałem się. Mogę powiedzieć w ten sposób, że mamy przecież poetów, noblistów, którzy mają swój przeogromny dorobek, mamy, jeśli już nawet mówiąc tylko o rodzimych, wspaniałych, tak jak wymieniony tutaj przeze mnie, chociażby właśnie Zbigniew Herbert, czy ksiądz, mój taki tak bliski wzorzec, ksiądz Jan Twardowski, Jan od Biedronki, czy wielu, wielu innych, których próbuję czytać, to muszę powiedzieć, że poezja jako taka we współczesnej literaturze no ma swoje pewne miejsce, choć niestety chyba z bólem pewnym muszę powiedzieć, że jest to pewien jednak niewielki ułamek w stosunku do literatury mierzonej całościowo. Dla mnie to jest, wiesz co, taki przykład opisu, gdzie jest ta poezja, wejście do Empiku. No na pierwszych półkach są sensacje, kryminały, no tak, poradniki, no, tak, jakby tak, jeszcze piękniejszą, ale gdzieś jest też półeczka z poezją. Ona nie jest za duża. Taki wąski regalik gdzieś ukryty między skandalem a jakąś tam science fiction, coś takiego. Ona jest taka nie za duża. Bardzo często znakomici poeci, między innymi ksiądz Twardowski, to był kiedyś na półeczce nisko przy samej ziemi. Trzeba prawie że klęknąć, żeby ten wiersz wziąć. Ale wystarczyło, że ksiądz Twardowski zmarł, to od razu powędrowało to wysoko. Tak, tak. I tak to się dzieje. No to samo jest
z Szymborską, kiedy odebrała Nobla, to teraz stoi też wysoko. No to są takie działania komercyjne, żeby sprzedać to słowo. Właśnie, dobrze, że przynajmniej znowu to się robi. Może dobrze, tak, że w ogóle cokolwiek się robi, właśnie, żeby po oczach ludziom tym hasłem dać. Nie mamy za dużo czasu do już na nasze spotkanie. No właśnie, bo spotkanie. To jest ciekawy temat, który chciałbym trochę podciągnąć. Ja też bym chętnie chciała o tym więcej powiedzieć. O tym naszym zachowaniu w takich miejscach, gdzie tą poezję stawiamy, na której półce, prawda? Ale to te zachowanie pewnie masz na myśli konkretnego człowieka, który do tego empiku wchodzi i idzie prosto właśnie do tej półeczki z poezją. Bardzo bym tego chciał. Ja bym chciała zrobić reportażyk o ludziach, którzy idą do półeczki w empiku z poezją. Znakomity temat. Kto właśnie czego szuka, prawda? Ale słuchaj, ponieważ czasu już mamy naprawdę niewiele, a chcielibyśmy jeszcze pewnie wiele tematów powiedzieć, to może na zakończenie powiedzmy, czy poezja tak jakoś teraz, czym ona jest? Czy ona jest dla nas refleksją, czy jest dla nas modlitwą, czy dla nas jest pieśnią, czy może jest snem, czy daje nam coś takiego, jak jakieś dobro? Czym ona dla nas jest, a może też dla kogoś przy okazji, bo się nią dzielimy? Poezja oczywiście. Ja myślę, że w tym pytaniu już twoim jest jakaś odpowiedź, bo poezja owszem jest modlitwą, jest pewną refleksją, jest odpowiedzią na wiele kwestii, którymi na co dzień tak naprawdę żyjemy. I to jest właśnie inspirująca moim zdaniem myśl, bo możemy pisać poezję, mówimy, taką poezję, która owszem będzie opowiadała o jakimś ważnym wydarzeniu, czy też głębokim przeżyciu w naszej rzeczywistości ziemskiej, ale najpiękniejsza chyba właśnie jest ta poezja, która jest zanurzona gdzieś głęboką refleksją, która właśnie nie tylko mówi, opowiada o czymś, ale jest w stanie wiele kwestii trudnych dopowiedzieć, jak gdyby wyjaśnić, jak gdyby nawet wzmocnić czytającego. To jest myślę, że rola poezji tej takiej już bardziej zaangażowanej, bo ta poezja właśnie będąca modlitwą też jest pewnym odniesieniem do transcendencji, odniesieniem do Boga. Jest jakimś wyrazem potrzebą człowieka, potrzebą piszącego przede wszystkim poety. Ja chciałabym powiedzieć, że w ogóle w rzeczywistości, która nas otacza, a ona jest bardzo gęsta, jest bardzo trudno o tę poezję. Ona musi jakby wejść w jakąś szczelinę. Szymborska tak ciekawie napisała o tej rzeczywistości, która od nas tak wiele wymaga, że rzeczywistość wymaga, żeby i o tym powiedzieć, że życie toczy się dalej. Tak wiele jest wszystkiego, że nic jest całkiem nieźle zasłonięte. Zobacz, jest to tak gęsto, że nawet nic nie może funkcjonować w tej naszej rzeczywistości. Więc również to nic musi poezja pokonać, albo w tym nic się znaleźć w sposób widoczny. No tak. Może trochę więcej niż ta półeczka. No tak. A powiedz mi, czy wiele jest Boga w poezji? Poezji, no myślę, że jest bardzo dużo Boga. Jesteś związany silnie ze środowiskiem katolickim, dlatego to pytanie zadaję. Tak, no więc właśnie, tak nawiasem mówiąc, jestem nazywany nawet poetą katolickim, poetą religijnym, ale właśnie, żeby Boga, o Bogu pisać, a szczególnie właśnie w poezji, to myślę, że trzeba być człowiekiem naprawdę głęboko wierzącym. Umieć odbierać tą przepiękną teologię Boga, być szeroko otwartym też na drugiego człowieka, bo to jest niezwykle istotne. Wierzyć i być tej wierze oddany w pełni, to znaczy też, żeby kochać drugiego człowieka i właśnie, żeby o nim w poezji też pisać, żeby miejsce było w pełni na niego, na tego Słuchaj. Właśnie, który jest obok nas. Słuchaj, Bóg czai się po jednej stronie, a prawda po przeciwnej. Człowiek ostrożnie skrada się środkiem. Więc czasami idziemy środkiem. I myślę, że możemy tym zakończyć stwierdzeniem spotkania. Możemy zakończyć. Idźmy środkiem, patrzmy w to tak, i tu oczywiście. I idźmy. Cel może być jeden i piękny, ale oczywiście. Patrzmy.
na strony. Niech tak się stanie i niech tak będzie. Patrzmy.